Cześć, witajcie wszyscy. Jeżeli widzicie moją zakazaną mordę, to wiecie, że temat jest niezły. Napisał do mnie jeden z użytkowników YouTube'a, ale napisał na mojego maila biznesowego z takim tekstem, że no wiesz, no często zauważyłem, że zostawiasz komputer w trybie uśpienia, ale żeś nie pomyślał głębiej, że ten komputer w trybie uśpienia zużywa też jakiś prąd. Więc widać, że skończyłeś tylko szkołę podstawową, bo jakbyś był tak inteligentny, jak gadasz o tej geotermice i tak dalej, to byś wiedział, że komputer zostawiony w trybie uśpienia zużywa dużo prądu, a będzie cię to kosztować. Powiem tyle, że gość albo jest oderwany od rzeczywistości, albo żyje w Matrixie. Powiem tak. Na niektórych moich filmach, które robię, widać, że mam komputer w trybie uśpienia, non-stop jest, na Linuxie. Ale to nie jest powodem tego, że on będzie ciągnął gigantyczne pieniądze, znaczy prąd. Ale pieniądze też z sobą ciągnie. I głównie chodzi o to, że tak, komputer PC, desktop, czy jakby go tam nazwać, w trybie uśpienia zużywa prąd. Tak, pobiera go, ale to są małe wartości i nie nabijają dużo. No tam maksymalnie może do 35-40 W nawet ciągnąć, ale to są małe wartości. Powiem szczerze, ja przez miesiąc zostawiałem komputer w trybie uśpienia i jakoś gigantycznych rachunków za prąd, jak tu widz sugeruje, nie nabiło, więc ja uważam, że gość jest oderwany od rzeczywistości i nasłuchał się tych płaskoziemców z Facebooka i innych stron na Facebooku. Jak sobie wpiszecie w poszukiwarkę anty-5G, to wam wywalą te organizacje. Jak się wpiszecie płaska ziemia, to też wam wyskoczy. I świat według nich jest spis, jednym wielkim spiskiem samonapędzającym się. Ale totalna debilizm, kurde, teoria. Total debilizm teorii. Więc tutaj, jeżeli panie kolego widzu to oglądasz, co tak do mnie to napisałeś, to powiem ci szczerze, poczytaj sobie na ten temat, ile sprzęt zużywa prądu w trybie uśpienia. A to też zależy dużo od konfiguracji sprzętowej i zasilacza, także nie pomyślałeś o tym, że ja mam UPS. Więc to też dużo daje, bo tam mam małą baterię, która wystarczy na długo, w razie czego jakby prąd siadał, a ten komputer ma być w trybie uśpienia, dlatego że on ma zaraz pstryki wstać od razu z miejsca, a nie czekać 10 sekund, aż się uruchomi i załaduje cały system. Jak macie jakieś pytania odnośnie geotermiki, komputerów, UPS-ów, to no piszcie, ja się będę starał odpowiadać. Trzymajcie się, na razie.